Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, przed nami kolejny odcinek z LEGO Batman. Słuchajcie, sprawdziłam grę z 2008 roku. No i to tyle tytułem wstępu i lecimy się nawalać. Ale panem opłot pierdykłam i noros. Rozwalmy sobie wszystko, bo jak to w grach LEGO nigdy nie wiadomo, co nam się przyda. Mam wrażenie, że mi dzisiaj dziwnie gra chodzi, ale to mam nadzieję, że to tylko moje wrażenie. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to odkopanie od ściany robi wrażenie. Odkopanie w stronę ściany, wiecie, myślę, o co mi chodzi. Batman, możesz mi powiedzieć, co ty robisz z FPS-ami? Tak z ciekawości zapytam. Akurat Robin już stoi, znaczy stał na tym przed chwilą. Gdzie to jest magnetyczna powierzchnia. Powiem szczerze, że to jest coś, czego bardzo nie lubię w grach LEGO. To jest to takie właśnie pierwsze przebrnięcie przez to, co jest czym. Czyli tam był strój. Już trzeba zagadać z tamtym typem, tylko kurde, no nie wiem jak. Nazywa się wajcha do przełożenia. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj w okolicy możemy rozwalić, bo on już się okaże, że coś z tego jest nam potrzebne. Jak to często bywa. Robin, cioto. Ja mogę na tą ludziarę wskoczyć? Gdzieś słyszałam skaczące klocki. Dobra. Naprawdę nie możesz wajchnąć z tej wajchy? Tam coś jeszcze skacze, to spróbujmy tutaj. Robinem, nie Batmanem, tutaj mogę coś zrobić. Też widzę niekoniecznie. O, Jesus.
bardziej mi o to chodziło z tym B, ale spoko. Można i tamtem dać po ryju. Myślę, że teraz mogę to? Nie, nie mogę. Robin, ty tutaj coś możesz też, nie? Kurde, nie o to mi chodziło. Gadaj. A, czyli on mnie nie chce wpuścić. Są jakieś jaja, słuchajcie. Robin, czy ty w coś, nie wiem, możesz strzelić na przykład? Okej. W końcu mi się udało do czegoś dojść. Szkoda, że nie mogłam tego zrobić wcześniej, chociaż jak widzieliście, próbowałam. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobra, wajchni, wajchę. Czym ci się... O, dobra. A, i rozumiem, że po tym mogę wchodzić. Widzicie? Doszłam do tego. Jeszcze nie mogę opuścić. Jeżeli mam być szczera, nie bardzo... Nie bardzo wiem, co tu zrobić. Czy ja mam zmienić na przykład tak kolory, żeby były... takie same po obu stronach, czy jak... A, wajchaj. Dobra, i teraz tu mamy dwa niebieskie i na górze musimy mieć dwa czerwone. Oprócz tego, że giniemy co chwilę jak ostatnia ciota, to... O, widzicie. Okej! Olewamy tam tych kolesi i lecimy dalej. Czyli tu się w ogóle podświetlają takie rzeczy, spoko. Myślałem, że on tutaj przyszedł. Dobra, czyli coś tu jednak jeszcze możemy złożyć. Batman dzielnie to pcha. O! Ej, mam śliczne kurteczki! Kojarzą mi się z tym gościem z South Parka. Wiecie, o którego mi chodzi, nie? Oby. Cyk i cyk. Budujemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Schodki. A, coś, jakaś platforma. No, spoko. A, schodki. Tylko się musiały rozłożyć. Hmm.
Nie no, plankowo coś tutaj trzeba przełączyć, tylko jak? Ani tego nie mogę rozwalić. No tak, tego nie przeskoczę. Ej, a to już jest głupie, bo zobaczcie, ja wyskakuję. No teraz to dobra, teraz to się wpakował. Ale wcześniej tak naprawdę by przeleciał. Oj, Batman, Batman. No super, że możesz kosić po trzy rzeczy na raz, ale z tego co nam jest przydatne, nie możesz zrobić nic. Nie ma tu gdzieś jakiejś powierzchni dla Robina czy coś? Jakby... Tak też nie mogę spróbować, no come on. Naprawdę mam wrażenie, że gra mi powinna coś pokazać, czego mi nie pokazuje. Z tym nic nie zrobię. Tu też mi nie potrzebne. Nie no, kurwa, mam wszystko rozwalone, no co jest? Słuchajcie, to jest dziwne. Ja tutaj sobie zrobię cięcie, no i wrócę do was, jak to ogarnę, bo... Tak, tak, brawo, ja zapomniałam, że przecież najzwyczajniej w świecie można na to na przykład wskoczyć. Ale nie, po co? Trochę nie grałam w gry Lego i wyszłam z wprawy, przepraszam was. Aha, to było po to, żeby się Batek wciągnął. Brawo, Robin. Znaczy, to mogę na przykład zrobić tak. Ha, ha, ha. Nice. To się domyślam, że albo jakąś inną postacią, albo w jakimś tam kolejnym, w kolejnej części misji. A w ogóle idzie jak taki Wombo Combo. Ty kurwa, po bułki idziesz, czy zrobisz misję i coś ważnego i możesz dziebko przyspieszyć? Aha, idziesz po bułki. Mam nadzieję, że wasi rodzice tą metodą po bułki nie chodzą, bo może się okazać, że chodzicie głodni do szkoły. Jak tam dupą pcha, to i no roz. Dobra. Rozwijamy sobie... Aha. Ta platforma tutaj wróci, wróci. Batman, ty się nie załapałeś. Ja też chcę taką kurteczkę na zimno. Batman, leć!
Oj, 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 oj. Dobra, czekaj. No ja chciałam niebieskiego klocka, no. No. Robin już w drugą stronę byś jakoś poradził. Czy ktoś mi mógł wyjaśnić to, co właśnie miało tutaj miejsce? Czy to wyłączył? Nie. Robin! Po prostu chodź tu, samobójco. Mógłbyś się tym razem nie za... Idź, kretynie, wskakuj tam. Po prostu niesforny drobny. Skarżyłem się z Denisem rozrabiaką. Sorry. No zajebiaszo. Ślizgiem. Ślizgiem, bitches, ślizgiem. Akurat te schody tu już mi są chyba średnio potrzebne, ale dobra. Co nam to da? No może Robin może potem przejść. Też nie. Czy my tutaj w ogóle mamy coś jeszcze może? Wcale właśnie nie dostałam SMS-a. A może tak, możesz to wziąć? Nie, 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 wskakuj, wskakuj, wskakuj. Dobra. Przepraszam cię, na przyszły odcinek mogłabym prosić jakiegoś takiego dorobionego Robina. Bo ten jest chyba jakiś taki lekko niedoebany. Aha, więc dobra. Chciałam to zrobić logiczniej, ale nie chcecie, to nie. Dobra, Robin, rad sobie. Tu już zaczęło lecieć.
To też wygląda jakby na to trzeba było. Możecie na tym stanąć. A Robin by nie mógł. Chyba, że to, ach, to mnie wyłączyło chyba tego. Dobra. Po prostu masakra. Mr. Freeze. O, super. O, jestem klockiem. Super. Zawsze chciałam być klockiem. Friza bankowa go strza podstępem. Biorąc pod uwagę, że to znowu nam dali kostium Ruby. Tu jest to samo, on tego nie przeskoczy, nie. Trzeba na razie czegoś poszukać na dole, niech tam się Batman leje. Nic tam mi nie podskakuje. Freeze, ty się tam nie gorączkuj. Mam wrażenie, że tu się powinno dać coś złożyć, tylko jeszcze nie wiem dlaczego tak nie jest. Może jakimś sposobem mogę zrobić tak, że Freeze mi zamrozi. Nie. Super! Ty bater sprzęcie, ale miałeś we Freeza przywalić. Okej. Ej, to jest jakaś masakra, nie? Jest tak go chyba od tyłu w sumie wzięłam i... Dobra, co ty mnie tu uruchomisz? O! W końcu tu mogę coś zdziałać. Podaj. O, to działa w ten sposób, spoko. Come on. A swojego nie zamroził, nie? Bo po co? Robin, dawaj Freeze od tyłu, no. Teraz Batek, dawaj go od tyłu, nie, Robin. Dobra, co Freezek tym razem wymyśli?
Okej. Dobra. Robin, dawaj. Wierzę w ciebie, ziomek, wierzę w ciebie. Wiem, że ty masz jakieś zapędy samobójcze, ale... Ale ja w ciebie wierzę. Batman, możesz się mi kurwa zająć? Dobra, z jednej strony zrobione, lecimy zrobić z drugiej. Tym się nagle nie okazało, że trzeba, wiecie, z dwóch... Dwa jednocześnie pchać. Dobra. Boże, dzisiaj nam wszedł odcinek totalnie nieogarnięty, przepraszam was za to. No... Seriously? Dopchajmy to, jak się uda, to zrzucimy dwa naraz, wiecie, taki element zaskoczenia. A, sam... Okej. Okay. Myślałem, że wyjdzie, wiecie, drugie i coś tam trzeba będzie ten... Że tak powiem, urwać, ale nie. No, come on. No. Jakimś takim swoim sposobem, nie wiem na ile poprawnym, na ile nie. Ale daliśmy radę. Orele? Orele? Myślicie, że tam człowiek zagadka dwóm twarzą coś ten? Bo tak wskoczył i robi nie. Ale poziom ukończony, jest okej. Okay. Lego monety, Boże, jaka nazwa! Cóż, przepraszam was za ziewanie, ale kontynuuję historię! Piękna opowieść o dwóch twarzach. Ale powiem wam szczerze, że takie fajne wprowadzenia. Podoba mi się. Dwie twarze jeździ konkretnie pomalowaną furgonetką. W sensie na czarno-biało. Człowiek zagadka jeździ zielonym samochodem z fioletowym znakiem zapytania, czyli znakiem zagadki. A policja i tak ma problem, żeby ich złapać.
Dobra, słuchajcie, to ja się udaję do jaskini nietoperza, gdyż sobie tutaj dopiero mogę zapisać. I wam dziękuję na ten moment. W ogóle dziękuję wam za pozytywne odebranie serii, bo chyba za to wam zapomniałam podziękować. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!